Cześć ludzie, z tej strony Esu, witam was serdecznie w trzecim już poradniku do TB na moim kanale, Esu Granie, TB poradnik, trzeci poradnik. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybko, krótko i mam nadzieję, że jasno na temat paka, zwanego także przez Polaków pacem i przeze mnie pacem, bo się tak przyzwyczaiłem, czyli premium account i różnic między premium account a free account, czyli FAC lub FAC. Sami wiecie, jak słabo być facem, bo w zasadzie to jest fuck, czyste fuck. Tak czy inaczej, moi drodzy, po pierwsze, pytanie, czy warto kupić paca? Osobiście, subiektywnie uważam tak. Jeśli chcesz się wkręcić w TB, a nie tylko pograć dzień, pół, godzinkę, tak, warto zdecydowanie, ponieważ w tym momencie gra jest na tyle rozwinięta, że dla paców firma Cipsoft daje wszystko. Daje dostęp do wszystkiego dla każdego, kto ma premium, a osoby, które są na facu, zwykle są poszkodowane i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię o osobach, które nigdy nie kupiły paca i nigdy nie kupią i nigdy nie będą chciały kupić, ponieważ żałują 25 zł na miesiąc. Także uważam, że TB bliżej jest jednak do gry, słuchajcie, pokroju World of Warcraft, czyli gry abonamentowej, niż do gry darmowej, tak jak Cipsoft wchali, że TB jest darmowa. Owszem, jest darmowa, owszem. Wchodzisz, po 5 minutach jesteś w grze i możesz sobie zwiedzać, expić, poznawać ludzi i tak dalej, ale jednak posiadanie paka pozwoli nam na mnóstwo rzeczy, do których no dostęp do mnóstwa rzeczy i na tak naprawdę boost postaci dość mocno. Zaraz do tego przejdę. Na początku cena, słuchajcie. Oficjalne rzeczy, które w zasadzie powinienem polecać, ponieważ są oficjalne i są zgodne z regulaminem TB, czyli kupowanie takich stron jak tibia.com czy tibia.pl na przykład. Tutaj cena to 35 zł za premium time i za premium scroll, czyli za przedmiot, który możemy sobie aktywować, to jest 37 zł, także średnia to jest 36 zł w tym momencie za miesiąc, co daje łącznie troszeczkę powyżej złotówki dziennie płatności za granie, jeśli gracie często, na przykład codziennie lub co dwa dni. Na TB.pl wygląda to tak, że za 30 dni jest 34 zł, tak, 34 zł plus i tutaj małym druczkiem 42 zł z VAT. Czyli jest drożej. Tutaj nie wiem, czy się dolicza VAT. Prices include 23% value added tax, więc include, więc tutaj jest taniej jednak, bo tu jest 37 z taxem, czyli z podatkiem. Tutaj jest 42 za miesiąc z VAT-em, więc trochę drogo na tibia.pl. Trzecia opcja kupienia paka to jest Allegro, czyli sprawa nielegalna, można powiedzieć, sprawa, dzięki której ludzie sprzedają, zarabiają na sprzedaży paków, dzięki luce prawnej, dzięki temu, że na przykład piszą, że sprzedają, nie wiem, nie konto, a czas, który poświęcili na wylewelowanie tej postaci, że konto jest własnością Cipsoft i oni wiedzą, że nie mogą sprzedać, ale sprzedają swój czas, no i te postacie potrafią chodzić po 5 tysięcy, nawet po 9 tysięcy, słuchajcie, na Allegro. Także jest to, słuchajcie, sprawa Allegro. Wystarczy wpisać Tibia, wybrać tutaj pak lub tutaj po prostu pak, bo tutaj jeszcze inne rzeczy postacie sprzedają. Postacie to jest zupełnie inna sprawa. No można sobie posortować, słuchajcie, cenami i zobaczyć, gdzie jest po prostu najtańszy. W tym momencie, jak nagrywam filmik, najtańszy jest ten. Premium Scroll Tibia, jeden level down, Portokazja, za 25 zł. Także widzicie, jaka jest różnica. Nielegalnie 25 zł, legalnie... tak, legalnie jest w tym momencie 42. Także różnica jest dość duża, słuchajcie, i ja nie będę wam polecał, nie będę was namawiał, słuchajcie, do korzystania z Allegro. Po prostu sami musicie stwierdzić, co, czy chcecie być fair wobec TB, wobec Cipsoftu, czy chcecie nie być fair, czy chcecie zarobić, czy chcecie oszczędzić jednak na tym paku, czy jednak macie kasy i jesteście gotowi wywalić 42 zł. To zależy od was. Trzecia opcja, do której zaraz przejdę, to jest kupno w TB, ale jest to opcja raczej, no na 100% raczej, dostępna tylko dla postaci, które zarabiają mnóstwo golda, czyli tej wirtualnej waluty w TB i potrafią z tego golda sobie kupić paka, ponieważ no po prostu wysokie levele mają tyle kasy już na TB z przedmiotów i z huntów i z expowisk i tak dalej, mają tak dużo kasy, że
mogą sobie za tą kasę, za 2,2 miliona GP zakupić sobie już kolejnego paka na cały kolejny miesiąc i nie muszą wydawać nawet złotówki i żadnych przelewów robić. A wygląda to następująco. Tak jak powiedziałem, po zalogowaniu się do gry idziemy do depo. Depo to jest praktycznie w każdym mieście jest pewien budynek, który wygląda dokładnie tak, że są czerwone miejsca do stanięcia i takie skrzynki. Depo jest na tyle bezpieczne, że możemy tutaj wywalić cokolwiek na skrzynkę. Nie mówię, że pod siebie czy tutaj na bok, tylko na skrzynkę i w tym momencie tak jesteśmy tutaj uklinowani w tym zaułku, że nikt nas nie odciągnie na bok, nikt nam nie zabierze tej rzeczy, ta osoba, która stoi tutaj nie ukradnie i tak dalej, możemy się pochwalić rzeczami. W depo po kliknięciu, słuchajcie, przyciskiem myszy w depo aktywuje nam się tutaj z prawej strony dostęp do depo, dostęp do naszego mailboxa, czyli skrzynki pocztowej i dostęp do marketu, to jest ten domek. Po kliknięciu prawym otwiera nam się market, możemy tutaj kupić dosłownie wszystko, co ludzie wystawią, od butów, poprzez legi, poprzez armory, poprzez ringi, poprzez poty, poprzez każdą broń. Na samym końcu jest premium scroll i to nas interesuje. Po wciśnięciu Premium Scroll jest to zwykle i chyba zawsze z tego co wiem, Premium Scroll na 30 dni. Pierwsze okienko to jest sprzedaż, po ile ludzie sprzedają, a buy, czyli kupno, ile ludzie chcą zapłacić, żeby kupić. I teraz jeśli na przykład mamy 2 miliony na koncie i chcemy kupić sobie paka, bo nam się kończy już miesiąc, to wystawiamy tutaj anonimowo, słuchajcie, na przykład lub nieanonimowo, klikamy buy, czyli interesuje nas kupno, no i wpisujemy na przykład, że chcemy kupić to za 2 miliony maksimum i nawet nie więcej, no więc tam wpisujemy sobie 2 miliony i tak dalej i lądujemy na tej liście. Jeśli ktoś mający dostęp do Premium Scroll na swoim koncie będzie chciał nam sprzedać, no to kliknie sobie, kliknie accept i w tym momencie nam zabiera z konta bankowego tibijskiego 2 miliony golda, co jest, to jest dość dużo, szczególnie dla niskich leveli. Czyli dla osób, które dopiero zaczynają w Tibie, to jest naprawdę kupa kasy, a nam ląduje Premium Scroll prawdopodobnie w naszym inboxie, czyli w naszej poczcie, lub w... nie, prawdopodobnie w poczcie, tak, i wtedy tutaj jest taki guziczek, słuchajcie, on jest bardzo malutki, on się nazywa Purse, tutaj dokładnie, ten po prawej. I to jest specjalna nasza taka portmonetka, taki portfelik, w którym są zawsze pod scrolle. I w tym momencie on jest zawsze tutaj u nas na koncie. Jeśli my umrzemy i wypadnie na przykład plecak z naszymi rzeczami, to nie stracimy pak scrolla, na którego wydaliśmy na przykład 35 zł, 42 zł albo 2 miliony GP. On zawsze będzie z nami tutaj w tym okienku i będzie można go aktywować w każdym momencie, żeby sobie dodać 30 golda. A tymczasem, moi drodzy... Okej, moi drodzy, przepraszam was za krótką przerwę. Także kontynuując, teraz dlaczego warto kupić paka? Dlaczego warto kupić, jakie są zalety paka? Słuchajcie, to jest dość ważna sprawa. I jeszcze zanim przejdę do tych zalet, które są w zasadzie tutaj wypisane, po prostu wam je przeczytam i troszkę ze swojego doświadczenia powiem, jak to wygląda, to powiem wam, że musicie podjąć decyzję. Słuchajcie, czy chcecie kupić paka na początku, czyli na pierwszym levelu, czego wam na razie nie polecam, chyba że już wcześniej graliście w Tibie i wiecie, jak się gra i tak dalej, wtedy okej. Wow, burza jest za oknem, słuchajcie, jak nagrałem ten poradnik, ale klimat. Także tak to wygląda. Jeśli zaczynacie grać w Tibie dopiero, nigdy nie graliście, nie kupujcie paka, nie polecam wam. Prawdopodobnie się zniechęcicie. No, z jednej strony będzie fajnie, bo będzie wam trochę łatwiej i może się wkręcicie. Z drugiej strony jednak polecam wam zapoznać się z grą, z klimatem gry, ze sterowaniem, z walką, z expieniem, ze skillowaniem bez paka na początku. I dopiero jak się już wkręcicie, to wtedy go zakupić tam na jakimś troszeczkę wyższym levelu. Niektórzy jednak uważają, że paka warto kupować dopiero na 50 levelu, do 50 od pierwszego bit sobie na fac area, na fac area, czyli na częściach mapy tibijskiej, gdzie mają dostęp wszyscy, także ci, którzy nie mają premium. I tyle, i na 50 kupić. Także to też, słuchajcie, zależy od was. Także zalety, słuchajcie, dostęp do miast premium i ogólnie do mnóstwa terenów, które są tylko dostępne dla premium. To jest, słuchajcie, mapa TB. Ona jest już delikatnie przestarzała, jest już troszkę więcej tego, nawet sporo więcej. To jest po prostu mapa, która ma ładną rozdzielczość, ja ją mam sobie w ulubionych. I teraz tak, słuchajcie, i jak to wygląda?
jeśli jesteśmy na fackoncie, czyli nie mamy wykupionego paca, no to mamy dostęp, powiedzmy, o, do tego kontynentu. Tutaj bez problemu mamy dostęp, to jest cały ten kontynent. Te trzy wyspy są dla nas dostępne. I w zasadzie tyle, i w zasadzie nic więcej, słuchajcie. Ten jeden kontynent, on jest duży, tu jest duży ekspowisk. Jednak to są ekspowiska dla leveli może do 80, a w zasadzie powyżej już po prostu jest jedna wielka nuda i chodzenie tylko i wyłącznie na te same najpotężniejsze potwory, czyli w zasadzie na dragony i na dwarfy guardy, na krasnoludy. A to wszystko, co widzicie wokół, plus mnóstwo rzeczy, które doszły, a na tej mapie nie ma, bo jest przestarzała, to wszystko wokół. Te kontynenty, o, to wszystko, te wszystkie tutaj piękne wysepki, te wszystkie ekspowiska, te plus Ice Islands, czyli te lodowe wyspy, to są dostępy dla Premium Account. Także prosta sprawa, nie macie dostępu do Premium Account, nie macie kupionego paka, tak to wygląda, że niestety siedzicie tutaj. Także to jest dopiero pierwsza kropka, słuchajcie, a już uważam, że powinienem przekonać przynajmniej większość ludzi. Możliwość wykupienia promocji. Promocja to jest specjalny awans, który od 20 levela można wykupić u niektórych NPC-ów. Mógłbym o tym nagrać osobny poradnik, chociaż myślę, że to jest na tyle mała rzecz, że nie ma co osobnego filmu na ten temat robić. Promocja jest bardzo fajna, na 20 levelu warto ją wykupić, wtedy się szybciej wszystko regeneruje i tak dalej, i tak dalej. Ona trochę kosztuje i jest tylko i wyłącznie dla kont premium. Dostęp do czarów premium. I to jest, słuchajcie, jeden z główniejszych tak naprawdę warunków, które trzeba spełnić, słuchajcie, żeby przyjemnie sobie pograć magiem i druidem, czyli tymi dwoma profesjami, no troszeczkę też paladynem. Ponieważ profesje magiczne, słuchajcie, ale burza, profesje magiczne mają to do siebie, że muszą mieć dostęp do jak największej ilości czarów. I teraz, jeśli nie mamy paka, jeśli nie mamy paca, a jesteśmy profesją magiczną, to niestety nie mamy dostępu do mnóstwa mega przydatnych, praktycznie niezbędnych czarów. Mamy dostęp do czarów gównianych. Tyle. Także chcecie grać profesjami magicznymi, premium jest absolutnie konieczne. No chyba, że chcecie skończyć grę na 10 levelu i się obrazić na Tibie. Dla knightów, czyli dla rycerzy, polecam, słuchajcie, polecam pograć bez paka. To jest ogólnie profesja, którą wam polecam wybrać na pierwszy raz, jeśli dopiero zaczynacie w Tibie, żeby ogólnie się zapoznać, przyzwyczaić do systemów tibijskich i tak dalej, do tego, jak ta gra wygląda. Ponieważ knight nie ma dużo czarów i w zasadzie nie ma poblokowanych dużo czarów, jeśli nie ma się paka. Depo zwiększone do 2000 miejsc, to nie jest aż tak ważne, to jest przydatne dla wysokich leveli, ponieważ ja na facu nigdy nie osiągnąłem limitu jeszcze, więc po prostu tutaj mamy dużo miejsc. To 2000 miejsc to jest mega dużo, to jest w ogóle, trzeba mieć zapieprzone depo, a trzeba przypomnieć, że każde miasto ma swoje osobne depo, więc w każdym mieście mamy osobne 2000 miejsc, więc nigdy tego nie zapełnimy. Możliwość zakupu domu, spania w łóżkach. To jest już fajny bajer dla paków, bardzo przyjemny. Ja uwielbiam systemy domów i gildii w Tibi. Uważam, że to jest super klimatyczne. No ale jest to dostępne tylko i wyłącznie dla paców, więc znowu zaleca się kupić paca. Guild Hall, czyli tak jak mówiłem, to jest w poprzednim poradniku, czy jeszcze w poprzednim, to jest zamek niemalże, to jest duże pomieszczenie dla osób gildijnych, także nawet dla 30 osób mieszczące. Guild Halla kupuje zwykle lider gildii. Lista VIP powiększona do 100 miejsc. Nie wiem, słuchajcie, jaki jest limit dla free account listy VIP. Lista VIP to jest taka lista w grze, która nam, do której po prostu dodajemy naszych ulubionych graczy, naszych kolegów, koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Powiększona do 100 miejsc. Mi się to przydaje, ja jestem streamerem, mam mnóstwo, słuchajcie, w tym momencie znajomych na TB, mam listę po prostu zapełnioną, ale mając VIP powiększoną, mając paca, mogę sobie jeszcze sporo naprawdę ludzi dodać, jeszcze sporo. Możliwość zdobycia innych strojów i dodatków, właśnie innych, to jest ważne słowo, klucz. Dlaczego innych? Ponieważ sporo strojów jest, mało strojów jest dostępnych dla free account, większość jest jednak dla paków,
Większość mountów jest dla paków. Przepraszam, co ja mówię? Ogólnie mounty są dla paków, więc jeśli chcesz mieć wierzchowca w TB, czyli się szybciej poruszać lub robić questy na wierzchowce, znowu trzeba mieć paka. Także znowu free account jest mocno poszkodowany. Maksymalny limit soul point jest zwiększony do 200. Tym się na razie nie interesujcie, chyba że jesteście już obeznanymi graczami z TB, więc na razie nie będę tego wyjaśniał, bo poradnik jest dla zaczynających osób. To jest ogólnie rzecz dla magów. Chodzi o robienie run. Przez pierwsze 2 godziny staminy otrzymuje się 50% doświadczenia i to jest kolejny absolutnie najważniejszy plus kupowania paka, kupowania premium account. To się nazywa w tibijskim żargonie happy hours. Przez pierwsze 2 godziny staminy, staminę też omówię sobie w osobnym poradniku. Ogólnie po zalogowaniu się, na przykład po całej nocy wylogowania postaci, logujemy się rano i mamy pełen pasek staminy. Przez 2 godziny mamy 50% więcej doświadczenia, to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo szybko się expi, przyjemnie się expi, leci dużo expa, szybko level leci. Po 2 godzinach jest już normalne doświadczenie, już nie jest wtedy więcej, jest po prostu normalne. I znowu osoby, które mają free account, nie mają do tego dostępu, więc o wiele wolniej levelują. To nie jest fajne. O wiele wolniej levelowanie, szczególnie jeśli nie ma się dostępu do fajnych miejsc, gdzie można poexpić, nie ma się wykupionej promocji, czyli rzeczy, która pozwala nam szybciej regenerować w ogóle wszystko i nie mamy czarów. Dalej, możliwość stworzenia postaci i grania na świecie premiowym. Premia, no to jest tylko dla premium, ja nigdy nie gram na premii, to jest specjalny świat, gdzie mają dostęp tylko i wyłącznie osoby, które mają paka. Tylko i wyłącznie. Co się dzieje z tymi postaciami, jeśli ktoś nie odnowi subskrypcji? Nie wiem, może znikają. I dostęp do nowych innych questów, też super rzecz. Questy są fajne w TB, niektórzy ich nie lubią, uważają, że są nudne. Ja się ostatnio wkręciłem w questy i uważam, że większość fajnych, naprawdę ciekawych questów, także na całą ekipę z przyjaciółmi, jest tylko i wyłącznie dla premium account. Także na tym kończę mój poradnik. Mam nadzieję, że was zachęciłem, bo starałem się, słuchajcie, zachęcić. To jest, to wynika z doświadczenia mojego, także doświadczenia mnóstwo innych osób, które grają w TB. Tak jak mówiłem, jeśli macie dużo kasy na TB, a zakładam, że nie macie, bo dopiero zaczynacie, no to kupcie sobie w depo na markecie za te 2 miliony, a jeśli płacicie gotówką, no to albo Allegro tanio i od botów prawdopodobnie lub jakoś troszkę nielegalnie, albo od TB. Z tym Allegro, słuchajcie, czasami możecie się natknąć na oszustów, na osoby, które nie dadzą wam tego premium scrolla, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, no już samiutki koniec. Zawsze scroll pads, zawsze premium scroll, zawsze kupujcie premium scrolle, ponieważ tutaj można kupić coś takiego jak klucz i ten klucz wpisujesz w tibia.com i wtedy oni mogą wyczaić, że macie jakiś nielegalny klucz od jakiegoś innego dystrybutora, od jakiegoś gracza, co jest nielegalne, mogą wam zablokować konto, a kupując przedmiot, czyli pad scrolla, po prostu wpłacacie pieniądze dla osoby, która ma dużo komentarzy pozytywnych, która sprzedaje w miarę tanio, żeby też nie przepłacać, i wtedy umawiacie się z tą osobą na TB i on po prostu daje tobie na TB osobiście, wchodzi swoją własną postacią ten kupiec, daje wam pad scrolla na koniec i wy go sobie go aktywujecie w dowolnym momencie, w którym tylko chcecie. Także na tym już skończę, dziękuję wam za oglądanie mojego poradnika, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i żeby oczywiście nie przekapić żadnego innego poradnika oraz innych materiałów. Zapraszam was na live'y i zapraszam na serwer Guardia non-PVP, tam gdzie gram ja, gdzie mam własną gildię Stulejars. Trzymajcie się ludzie, do zobaczenia już w kolejnych filmach, na razie papa i zachęcam do komentowania i kciukowania filmu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie moi drodzy i jeszcze raz zachęcam faktycznie, jeśli chcecie się wkręcić w TB, jeśli chcecie pograć w TB, pac jest niezbędny. Koniec. Tyle. Sorry. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia i miłego grania w TB. Pa, pa. Hej.